Oj tak, na dobre ruszają najlepsze rozgrywki klubowe piłki nożnej i bardzo mnie to cieszy. Dzisiaj na przykład Barcelona, która gra z Walencją. Barcelona, która jeżeli wygra, to gwarantuje ci 300 zł. Za zwycięstwo Barcelony, grając to zwycięstwo za 2 zł, możesz dzisiaj odebrać 300. O tej promocji powiem zaraz nieco więcej. Witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Bardzo miło, że wpadłeś. Oczywiście na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie. Do kuponów, których jest sporo i gra ekipa, która potrafiała, przejdę zaraz. Jeżeli chcesz, to sobie skipuj, nie ma najmniejszego problemu. Ja zacznę od tej promocji, no bo w ramach tego, że zaczynają się te najlepsze, najciekawsze rozgrywki, Superbet przygotował fajną promocję dla graczy, którzy jeszcze u nich nie mają konta, jeżeli tacy w ogóle jeszcze istnieją. Grając kupon za 2 zł na zwycięstwo Barcelony, zgarniasz 300 na grę. I już Ci zaraz powiem, jak to odebrać, jak tego dokonać i zaraz przejdziemy do kuponów. Generalnie pierwszy podstawowy krok to jest oczywiście założenie konta w tym Superbecie z dedykowanego pod promocję linku, który znajdziesz w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jest podpięty, bez problemu znajdziesz. W trakcie zakładania konta musisz zaakceptować zgody marketingowe, potem na spokojnie zweryfikować konto gracza i zrobić depozyt na minimum 50 zł. To Cię zapisuje do promocji i z tych 50 zł musisz poświęcić 2 zł na taki kupon. Czyste zwycięstwo Barcelony. Jeżeli Barcelona dzisiaj z Walencją wygra, Ty w przeciągu 72 godzin dostaniesz 300 zł w bonusie na grę. No prosty temat. Tu się generalnie nic nie zmienia. Superbet rzuca cały czas takie promocje. Nie jest to nic spektakularnego w ich wykonaniu, bo pewnie już przyzwyczaili. Zmienia się tylko mecz. W skrócie, założenie konta w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza, depozyt na minimum 50 zł i za 2 zł czysto Barcelona. To ma być dokładnie taki kupon. To musi być Twój pierwszy kupon zagrany na Superbecie z konta depozytowego i czekasz. Jeżeli wygrają, to tak jak klepie od początku filmu, 300 wydostajesz na grę w przeciągu 72 godzin. Osoby zainteresowane promocją oczywiście odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, bo tam znajdziecie link do promocji. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Ponad 110 tysięcy ludzi. Dzisiaj przy sobocie jest też dorzucony konkurs. Jest do zgarnięcia po prostu kasa. Możemy się umówić tak, że w opisie pod filmem, pierwszy link w opisie pod filmem to jest bezpośredni link do konkursu na grupie facebookowej. Jeżeli Cię na niej nie ma, to od razu po prostu wyślesz prośbę o dołączenie, zostaniesz dzisiaj dodany. Chyba 150 zł będzie do rozdania, także wskakuj i oczywiście lecimy z konkursem. Tutaj jak zawsze kasa do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby powalczyć o klasyczne dwie dychy na grę w Superbecie? Subskrybować kanał Obstawiamy. No tą łapę w górę zostawić pod filmem i w komentarzu dopowiecie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Walencją a Barceloną. Dopisujecie swój nick gracza z Superbeta, typujecie do 21:30, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na Superbet nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. Przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału na kanale. Obstawiamy oczywiście kupony, których no jest masa dzisiaj i już nie przedłużając, bo i tak 3,5 minuty prawie gadam. Zaczynamy od kuponu Piotra. Dzisiaj ekipa, która potrafiała swoje pierwsze podejście. Piotr 4604 zł profitu, bardzo ładny profit na samym starcie i od razu jest dalej grubo grane. Za 2900 na 5600, o muszka, na 5622 mamy dwie propozycje na gole zdecydowanych underdogów. Mecz promocyjny, o którym przed chwilą gadaliśmy, minimum jedno trafienie Walencji na własnym terenie z Barceloną. Coś takiego nam tutaj Piotr celuje, jeżeli zerkniemy sobie na te bezpośrednie mecze, nie? No to w zeszłym sezonie w dwóch Walencja była w stanie strzelić gola. Raz przegrali 4-2, na własnym terenie wcześniej 1-1. Wiadomo, że to jest dopiero początek rozgrywek. Ciężko, powtórzę to, ale to tak jest. Ciężko wyczuć, w jakiej dyspozycji jest dana drużyna. Może faktycznie Piotr uznał, że tym bardziej na początku sezonu warto pocelować w underdogu, bo mamy gola właśnie Walencji, mamy gola Ipswich. Mecz już o 13:30 z Liverpoolem, czyli też zdecydowany underdog, 7,75 na Ipswich jest. Oczywiście Beniaminek, jeżeli chodzi o Premier League w tym sezonie. No tutaj mamy propozycję graną grubo, nie? 2900 na gole underdogów. Niech to idzie. Dalej propozycja od Dariusza, też 1 na 1, 3342 profitu, przepraszam,
1200 zł mamy zapakowane na overki 2,5 goli. Pierwsza kolejka Premier League. Widzę, że tutaj Dariusz stwierdził, że warto załadować overy 2,5 goli w meczu Evertonu, Arsenalu, West Hamu i Newcastle. Mamy 4 spotkania po prostu wybrane pod overy. Sami doskonale wiecie, że czasem trafi się taka kolejka. Oczywiście nie mówię, że to jest kolejka w kolejkę, bo to by było za łatwe dla gracza, ale trafi się taka kolejka, że masz, nawet zdarzało się, wszystkie mecze z overem, nie? Albo było coś takiego, że wszystkie mecze z BTTS-em. No tutaj Dariusz za 1200 zł, czyli generalnie też musi wierzyć w te typy, skoro z tego profitu 3300, 1200 ładuje na overy goli po prostu, nie? Musi być mocna wiara, 6400 może przy sobocie wrócić tutaj Dariuszowi. Niech to wraca, niech będą gole. Trzecia propozycja jest od Pawła. Tutaj było trafione piękne ako, słuchajcie, to od razu trzeba pochwalić, bo nie mam za bardzo okazji do robienia takich filmów, w których chwalę ostatnie kupony, bo tu wiadomo, że codziennie typy, przemiał tych kuponów jest mocny. Piękne ako trafił ostatnio Paweł na 10 tysięcy złotych. On ma 7461 profitu. Szukam takiej osoby, która nabuduje fajny profit z fajną serią trafionych kuponów. Tutaj za 1050 jest propozycja i powiem wam szczerze, z tych wszystkich kuponów, zaraz będziecie się śmiać z tego co powiem, ten mi się chyba podoba najbardziej. Wiem, zwycięstwo Barcelony, wiem, wszystko wiem. Wiem, że przegrali przed chwilą w Pucharze Gampera, wiem. Moim zdaniem jest to dobre. Moim zdaniem ogrywają tą Walencję na wyjeździe i ten Lech to jest oczywiście taka dorzutka, nie? Żeby po prostu było podwojenie. Tutaj podstawą tego kuponu jest zwycięstwo Barcelony, bo no jest to całkiem fajny, sympatyczny kurs, nie? Jak na zwycięstwo jednej drużyny faworyta. Dorzucony jest Lech z podpórą 2193 pod dodatkowy podatek, bardzo dobrze. Panie Pawle, no jest pan Paweł, no wiesz o co chodzi. Czwarty kupon od Adriana, również 1 na 1, 918 profitu, tutaj 718 ładowane, 200 zostawione na rozmnożenie. 2006 może wrócić, mamy rzuty rożne w meczu Ligi Hiszpańskiej, o których na razie, Ligi Hiszpańskiej, o których nie powiemy o tych rogalach dużo, bo Osasuna z Leganes też zaczynają rozgrywki, możemy sobie zerknąć ewentualnie na zeszły sezon, jeżeli chodzi o kornery, ale myślę, że nie ma to większego sensu. Pewnie na czutkę łapane kornery, jest overek 1,5 gola, dziwi mnie ten kurs, znaczy wiem, no 1,35 to może jest kurs śmieszny, nie? Ale jeżeli sobie spojrzysz na te ostatnie mecze Leeds rozgrywane, znaczy ten jeden w sumie, Portsmouth, pierwszy, nie? Pierwszy ligowy. 3-3 było, ty. No tutaj over 1,5 gola do takiego trebla, myślę, że z West Bromwich jest fajnym. No i zwycięstwo Interu. Zwycięstwo Interu, nowa drużyna szanownego pana Zielińskiego. Inter 1,57 w momencie nagrywania filmu, widzę, że już takie dosyć widoczne spadki tutaj są. Genua na wyjeździe, na inaugurację rozgrywek mamy 2006 na tym kuponie i oczywiście jest bardzo mocny kciuk trzymany, żeby to było zielone. Dalej propozycja od Adama, 1489 po jednym kuponie, profitu oczywiście, za 889 na 2041, no mamy ten mecz Barcelony, Valencia, Barcelona, 21:30, tu są proponowane rzuty rożne, w zeszłym sezonie pamiętam, że często były grane rzuty rożne w meczach i Walencji, i Barcelony, i dosyć często to oddawało, na pewno nie było tak, że mecz w mecz były ładowane rożne tutaj u nas na kanale i mecz w mecz były w łeb, no to na pewno nie, bo bym zapamiętał taką przypadłość, to jest coś takiego jak z Brentfordem dwa sezony temu. Też ładowaliśmy praktycznie cały czas rożne w ich meczach. Czy my na live'ach, czy tu na filmie ludzie ładowali i to też oddawało. Zobaczymy jak będzie teraz. No i bardzo fajny mecz mamy w Austrii. Bundesliga austriacka, mianowicie LASK Linz z Salzburgiem. Tutaj jest propozycja na overa 2,5 goli. Szczególnie na uwagę zasługuje bilans bramkowy Salzburga po dwóch pierwszych kolejkach, nie? LASK 3-3 w dwóch meczach. 3 bramki strzelone, 3 bramki stracone. Salzburg 3 bramki stracone, ale strzelonych 8. 8! 8! 8 bramek strzelonych w dwóch kolejkach, więc tutaj no generalnie nie dziwi mnie, że jest łapany overek 2,5 goli i też mi się to podoba. Piotr, kolejny kupon, 1 na 1 trafiony, klasycznie, bo dzisiaj wszyscy jakby idą za ciosem. 2797 i tutaj już mamy ominięty dodatkowy podatek. 2 razy 915 zł, żeby ominąć ten podatek od ewentualnej wysokiej wygranej. Na czutkę, wydaje mi się, że na czutkę, bo mamy BTTS-a w meczu. Oczywiście Ligi Włoskiej, spotkanie Parmy, czekajcie, bo nie mam dodanego tego meczu, z kim gra Parma dzisiaj, już ja ci zaraz powiem, spokojnie, nic się nie martw, bratku. Parma mianowicie gra, to oczywiście Beniaminek z Fiorentiną, tak? Dobrze mówię, że Parma awansowała, tak mi się coś wydaje, że oni w zeszłym sezonie grali, o, Beniaminek z Fiorentiną na własnym terenie, celuje nam tutaj Piotras, 2 razy 915 zł, to musi być wiara w te typy, no celuje nam Piotras po prostu w zakład na to, że obie drużyny strzelą tutaj gola, wiadomo, że też za dużo nie powiemy, bo tak to jest na inaugurację rozgrywek, że za dużo nawet
nawet nie jesteś w stanie, wiesz, podeprzeć się poprzednim meczem ligowym, bo go nie było. Towarzyskie se można w dupę wsadzić. Propozycja na BTTS-a, no i jest ten Anderlecht. Jest ten zastanawiający Anderlecht z podpórą i overem 1,5 gola z Mechelen na wyjeździe. Nie mogą tego meczu przegrać. Oni dobrze zaczęli rozgrywki generalnie. 3 spotkania, 2 zwycięstwa, ostatnio remis. No Mechelen, 2 remisy i 1 porażka w tych 3 pierwszych kolejkach. Generalnie nie dziwi mnie ten typ, nie? Też Mechelen w 3 meczach 5 straconych goli. No Anderlecht może faktycznie tutaj powalczyć nawet o zwycięstwo. Widziałem też na grupkach czyste zwycięstwo ładowane na Anderlecht, ale w dublu to jest fajne, nie? Z podpórą i overem 1,5 gola. No panie Piotrze, dobry profit może z tego być. Niech będzie. Przed nami 4 kupony jeszcze. Ale słuchaj, Jacek, 2 na 2 trafione kupony. Jest dzisiaj walka o 3 trafiony z rzędu. To jest 4312 profitu. Ostatnio siadło to bardzo ładnie. Mamy propozycję. O, to jest bardzo fajne spotkanie. Super Puchar Niemiec, Bayer Leverkusen. Proszę Ciebie, ze Stuttgartem. No mamy tutaj propozycję na BTTS-a i rzuty rożne. Sklejka oczywiście z jednego meczu. Jak sobie spojrzymy na poprzedni sezon, to te BTTS-y i rzuty rożne akurat nie dziwią, bo też pamiętam, że w zeszłym sezonie ładowaliśmy na potęgę na każdej transmisji live weekendowej rzuty rożne w meczu Leverkusen i te rzuty rożne też oddawały. Zobaczymy, czy będzie kontynuacja do tego ten BTTS i doklejony jeszcze bardzo fajny zakład. Znaczy fajny, no doskonale wiecie, że ostatnio jak gramy, grane jest w Superbecie, to mówię, że mi się to podoba. Mamy spotkanie Varnamo i Hammarby. Propozycja na overa 2,5 goli albo BTTS, a tu niski kurs, no ale to nie dziwi, bo jeżeli chodzi o rozgrywki Ligi Szwedzkiej, to w ogóle są rozgrywki overowe, a jak sobie spojrzysz na te drużynki, jak sobie radzą w tym sezonie, to jeszcze bardziej są overowe po prostu, nie wiem, niż całe rozgrywki. Także tutaj to nie dziwi. Jaca leci po trzeci, trafiony kupon z rzędu. Niech tutaj jest budowana jakaś seria na spokojnie, krok po kroku. Patryk, ostatnia osoba, która już wcześniej typowała u nas na YouTubie. 1167 profitu po jednym kuponie. Też jest rozbijana stawka. Omijany dodatkowy podatek. 855 razy 2 na sklejkę z meczu Sportingu. Oczywiście Liga Bratku Portugalska. Kolejka druga. No i tutaj tak. Tutaj na tym kuponie over 2,5 goli. Sporting zwycięstwo. Sporting do przerwy. Generalnie fajne. Oczywiście bety połówkowe, niektórzy lubią, niektórzy w ogóle to totalnie skipują, ale tak, pierwsza kolejka, Sporting wygrał swoje spotkanie 3-1 z Rio Ave, już zaczęli bardzo overowo. Nacional natomiast 1-1 z AVS, AVS to jest w ogóle jakiś Beniaminek, z tego co mi się wydaje. No tutaj jest ładowany po prostu typ, mocno, typowo pod faworyta, pod Sporting, nie? I też jest wiara w to mocna, bo ta stawka rozbita, no sugeruje, że no, duża ilość ładowanej kasy. No to musi być wiara w te typy. Przedostatni kupon na dzisiaj. 2 debiutantów. Dawid za 1800 zł na 4654. 2 razy BTTS-y, mianowicie BTTS, czyli zakłady na to, że obie drużyny strzelą gola w meczu West Hamu i Aston Villa. Wiadomo, pierwsza kolejka. No i mamy BTTS-a w Islandii. Tutaj kolejka 19. Vestri z KR Reykjavik. Drużyny bardzo blisko siebie. Odpowiednio 10 i 9 lokata. 17-18 rozegranych meczów. Jeżeli chodzi o KR Reykjavik, to ten bilans bramkowy pod BTTS-a wygląda super, bo 28-32. Martwi nieco bardzo mała ilość, jak na Islandię, strzelonych goli przez drużynę Vestri, bo w 18 kolejkach to jest tylko 19. Naprawdę mało, serio mało. Chyba najmniej w całych rozgrywkach. No, egzekwo najmniej z Kopawogórem, nie? Który ma jeszcze mecz mniej rozegrany. 39 goli strzelonych. Propozycja na BTTS-a i mamy jeszcze dorzucone rzuty rożne w meczu Nottingham z Bournemouth, albo Bournemouth, albo Wisienkami, jak to woli. Bournemouth, the ball of fucking shit. No i to jest 4564 zł na tym kuponie, a ostatnia propozycja jest od Karola. Robert Lewandowski. Wiesz o co chodzi, nie? Robercik z golem dzisiaj z Walencją. Walą ich na łeb. Siada promocja powitalna w Superbecie. Gol Roberta Lewandowskiego. Zwycięstwo Monaco. Monaco, które jest faworytem w dzisiejszym meczu z ekipą Saint-Étienne. Monaco, które ostatnio swoją drogą Barcelonę ograło w pucharze tego Gampera. 3-0, nie? 1,50 dzisiaj, dorzucane Monaco jest do dubli, trebli i jakosów. Jeżeli chodzi o kupony na dzisiaj, to mamy tyle. Przypominam Ci dzisiaj, tylko dzisiaj, bo tylko dzisiaj gra Barcelona, jutro już nie gra. Możesz skorzystać z promocji powitalnej, gdzie kupon grany za 2 zł na zwycięstwo właśnie Barcelony, tak jak widzisz teraz, daje Ci 300 zł na grę. 2 zł? Ryzykujesz? 300 zł dostajesz. Promocja dla każdego nowego gracza w Superbecie, legalnie działającym w Polsce bookmacherze.
Promocja do odebrania z linku, który jest dedykowany pod tą promocję, z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Co trzeba zrobić? Trzeba założyć konto z tego linku, zaakceptować zgody marketingowe w trakcie zakładania konta, na spokojnie zweryfikować sobie konto gracza i zrobić depozyt na minimum 50 zł. Jakby musisz teoretycznie poświęcić 50 zł, ale z tych 50 zł z konta depozytowego za 2 zł grasz tą Barcelonę, a 48 masz do dyspozycji, grasz co tam sobie chcesz, nie? Jeżeli Barcelona dzisiaj wygra, to z tych 2 zł w przeciągu 72 godzin robić się 300 zł w bonusie od Superbeta. Oni po prostu dodadzą pitos na twoje konto gracza, jeżeli ktoś by chciał korzystać. Link do promocji w pierwszym komentarzu pod tym filmem, a ja za dzisiaj dziękuję. Czy będzie transmisja na żywo, to dam znać na Instagramie. O, i tyle. Dobrego dzionka, uśmiechu na twarzy. Pozdro, siema. Elonara.